Kim byli kozacy? Każdy, kto się interesuje historią, słyszał o kozakach. Kozacy wpływali na tą historię Polski bardzo mocno, zwłaszcza w XVII wieku. Przez bardzo długi okres czasu kozacy, można powiedzieć, byli związani z Polską, czuli się Polakami, może nie tyle Polakami, tylko czuli się częścią Korony czy też Rzeczpospolitej ówczesnej. Ale kim byli? I tutaj jeszcze zanim powiem, przejdę dalej. Pamiętajmy, że odróżnijmy jazdę kozacką od kozaków. O tym będzie oddzielny materiał, ale pamiętajmy, że jazda kozacka to rodzaj jazdy, a nie oznacza to, że tam służyli kozacy, ale to będzie inny materiał. Byli to mieszkańcy Zaporoża, które leży nad Dolnym Dnieprem. Była to ludność wolna o bardzo różnorodnym pochodzeniu. W skład tych kozaków wchodziła naprawdę cała masa różnych narodowości i to społeczeństwo, można powiedzieć kozackie, dopiero z biegiem czasu się kształtowało i stworzyło własną kulturę, no i można powiedzieć przez jakiś czas własne państwo. Początek to koniec XV wieku, gdy na wspomnianym terenie, nazwanym też dzikimi polami, Zaczęli osiedlać się uciekająca ludność z Polski, Litwy, Rusi Moskiewskiej i Mołdawii. Czyli to można powiedzieć uciekający chłopi, przestępcy, drobna szlachta, ludzie, którzy po prostu chcieli troszkę przygód, chcieli tam szybko zarobić i wielu innych zaczęli się tam osiedlać i powoli mieszać z tą nieliczną bardzo miejscową ludnością. Do tego tego tak zwani Dobycznicy, czyli ludzie, którzy wędrowali w tamto miejsce, w tamten region wiosną, latem po bogactwa naturalne. I o ile ci uciekinierzy tam zostawali, mieszkali, o tyle na początku ci dobycznicy wędrowali tam tylko w okresy letnie, żeby zbierać, żeby polować, żeby łowić ryby. I wracali na zimę do siebie, do swoich wiosek, do swoich miast. Ale z biegiem czasu zaczęli tam się w sposób bardziej stały osiedlać. Musimy pamiętać, że na tym terenie było ciągłe zagrożenie ze strony Tatarów i ciągle walki, ciągłe walki z nimi. Te walki doprowadzały do powstawania coraz bardziej sprawnych oddziałów. Ludzie się po prostu łączyli, żeby móc się bronić przed Tatarami. Z biegiem czasu z biegiem czasu też, żeby atakować. Te oddziały, można tak powiedzieć, poza obroną stawały się coraz bardziej ofensywne i zaczęły się ataki też na tereny tatarskie. Zaczęły też powstawać osady, pierwsze miasteczka, pierwsze warowne obozy. To społeczeństwo kozackie można go można określić nazwem demokracji wojennej. Oni byli zorganizowani jak wojsko, ich głównym celem, oczywiście poza no, życiem, zdobywaniem jedzenia, była też obrona przed zagrożeniami zewnętrznymi. W przeciągu XVI wieku powstało społeczeństwo z własnymi zasadami, obyczajami. Oczywiście poza walką trudnili się też rolnictwem, rybołówstwem, rzemiosłem, ale cały czas musieli być przygotowani do ataków ze strony tatarskich. Ponieważ żyli na terenie Rzeczpospolitej, uważali się za jej część. To co wspomniałem, oni uważali się za część Rzeczpospolitej. I aż do połowy XVII wieku, pomimo buntów, cały czas uważali, że służą koronie i królowi Polski. A te bunty są niewymierzone w króla, w Rzeczpospolitą, tylko w magnatów, w urzędników, którzy chcą, można powiedzieć, ich... Odebrać im wolność, spowodować, że nie będą mogli być wolni i zabrać im przywileje. Uważali się też równym szlachcie. Równi w prawach i w przywilejach. Szlachta nigdy nie chciała tego zaakceptować. Dla nich, Kozacy, to było coś nie do zaakceptowania. To jest jeden z tych powodów, że wybuchały te bunty i ta wschodnia część Polski cały czas wrzała. Ponieważ szlachta nie chciała się na to zgodzić, a kozacy nie chcieli się zgodzić na to, żeby no po prostu stali się chłopami, stali się komuś poddanymi. Część z nich żyła w sposób osiadły, część jako żołnierze, na przykład jako tak zwani kozacy rejestrowi służący w wojsku polskim. Niestety dla nas nigdy nie było na tyle pieniędzy, żeby tych rejestrowych kozaków była wystarczająca ilość. Niestety. Te liczby tych rejestrowych kozaków, chociaż byli oni naprawdę skutecznymi żołnierzami, była niewielka i to naprawdę bardzo mocno denerwowało kozaków, ponieważ oni uważali się za świetnych żołnierzy, chcieli walczyć. Gdyby ta Polska miała więcej pieniędzy, było więcej tych rejestrowych kozaków, to i tych buntów byłoby o wiele, wiele mniej. Służyli oni też w wojskach magnackich, wszędzie tam, gdzie chciano ich zatrudnić. Do tego szlachta bardzo, tak jak wspomniałem, źle na to patrzyła, że ty, ci kozacy chcą nie tylko być im równi prawami, ale też chcą służyć. Dla nich to, można powiedzieć, było zagrożenie. I dopiero niektórzy, można powiedzieć, i kozacy, i w Polsce, na Litwie, chcieli po prostu zrobić, jak była rzecz, pospolita obojga narodów, żeby ta ludność kozacka, ta kozaczyzna, żeby się stała jedną z części. To by było świetne rozwiązanie, niestety do tego nie doszło. Oczywiście, jakby było na tyle pieniędzy i na tyle mielibyśmy silną armię, żeby to ten region kozacki można powiedzieć utemperować wtedy, kiedy trzeba. No do 1948 roku dobrze nam to szło. Musimy też pamiętać, to co będzie kiedyś materiał jazda kozacka, to jest całkowicie inna sprawa niż kozacy. Ponieważ Kozacy specjalizowali się w walce jako piechota, szczególnie w walce obronnej, w taborach, ruchomych taborach, czy też zawałami, za murami. jako jazda Kozacy byli o wiele, wiele gorsi. W porównaniu z polską jazdą, z rosyjską jazdą, w ogóle z tym jazdą państw zewnętrznych i naszą własną, nie mieli żadnych szans. To była piechota. I walczyli jako piechota. A jazda kozacka to określenie na rodzaj jazdy. Oczywiście wspomniane bunty bardzo często do nich dochodziło. Tak jak powiedziałem, one były skierowane według samych Kozaków nie w stronę Rzeczpospolitej, nie w stronę korony Litwy, Rzeczpospolitej i Kurala, tylko w stronę magnaterii i urzędników. I tak, 1593 94 powstanie Krzysztofa Kosińskiego. 1594-1596 powstanie semena nalewajki. 1625 powstanie Marka Zmajły. 1630 powstanie Tarasa Fedorowicza. 1637 powstanie Iwana Pawluka. 1638 powstanie Huni i Ostrzanina. I w końcu 1648 powstanie Chmielnickiego. Powstanie Chmielnickiego, które zmieniło bardzo wiele, i to prowadziło do tego, że te tereny w końcu przestały być polskie, trafiły pod można powiedzieć w ręce Rosjan. Była to jedna z tych wojen, które bardzo mocno osłabiły Polskę. No i w końcu Polska przy pomocy magnaterii przestała istnieć. Po tym powstaniu przez jakiś czas byli autonomiczni, później wcieleni do tej Rosji, podzieleni i w końcu można powiedzieć, no stali się częścią Rosji. Pułk kozacki, tu jeszcze kilka liczb. To około na początku XVII wieku około 2000 żołnierzy. Dzielił się na cztery roty po 500 żołnierzy, te na setki, setki na kurzenie, czyli takie rzędy. Na czele stał pułkownik, pod nim był jeszcze oboźny i pisarz, nad rotami porucznicy, nad każdymi 250 żołnierzami essałowie, nad setkami setnicy, a nad kurzeniami atamani, czyli był jeden pułkownik, czterech poruczników, ośmiu assałów, dwudziestu setników, czterech chorążyk, czterech trębaczy, czterech doboszów. 157 Atamanów i 1799 normalnych żołnierzy. Kozacy to coś bardzo, bardzo ciekawego w historii w ogóle świata, nie tylko w naszej polskiej, ponieważ to jak walczyli, z kim walczyli oni cały przez długi czas, często dochodziło do niepokojów, bo atakowali Turcję, nawet kiedy Polska miała z nimi ugodę, z Turkami. Turkowie traktowali ich jako Polaków, jako należących do korony, do Rzeczpospolitej, no i też występu, wybuchały z tego powodu wojny. Ale żeby się tak zagłębić w historię kozacką, to dosyć, że trzeba by powiedzieć o każdym z tych buntów oddzielnie, o tym jak żyli, kiedy atakowali, no to z tego by mogła chyba powstać taka, jak liczyłem, 20-odcinkowa seria, po 20 minut każda. I i tak nie wyczerpałoby się. Tego, czego można by o nich powiedzieć, i tego, w jaki sposób wpływali na historię Polski. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.